Cześć! Cześć! Drodzy widzowie, witamy was dzisiaj z Amelką. Troszeczkę przyjemnie jest na podwórku, więc zrobimy rzecz, którą dawno planowałem, dawno miałem zrobić, ale jak zwykle czasowo coś nie wyszło, więc montujemy oświetlenie. No i przy okazji pościelimy tutaj w gęśniku, jeśli to tak możemy nazwać. No dobra, zerknijmy, jak to wygląda w środku. Nie wygląda super, bo były mokre ostatnie dni, więc musimy to prześcielić. I zaraz tam będziemy rozcielać. Będzie nam się trochę przyjemniej pracować tutaj. Tutaj zamontujemy taki prosty, pod skosem taką oprawkę. Bo to jest, ten gęśnik jest tymczasowy. Więc nie będziemy tutaj się szarpać na nie wiadomo jakie oprawy. Dobra. Myślę, że zrobimy to. Pasowałoby na tej ścianie, ale... No dobra, tutaj zrobimy. O. No i tym sposobem się dopasował kabel. Wyszczerbało cały kawałek. Przynajmniej nie będę miał problemu już z dopasowywaniem. Teraz jeszcze tylko podaj mi ten śrubokręt. Dobra. Żaróweczka. I powinno być ok. Teraz tylko poprowadzimy kabelek. No i tak by to, drodzy widzowie, wyglądało. Tutaj kabelek przeciśnięty. Ale popatrzcie, co się dzieje. Widzicie? Wilgoć się osadza na tych płytach. I nie jest to, kurczę, zbyt dobre. Trzeba będzie tu wywietrzniki porobić. Jakieś przewiewy. No i jak, drodzy widzowie, świeci czy nie świeci? Wy chyba możecie najlepiej to ocenić, co? Światełeczko jest, więc zwierzaki będą miały tu dużo lepiej. Już nawet wszystko ładniej widać z tym światełkiem. Niedużo ta lampeczka, 4,9 W, jakaś ledówka, taką znalazłem. 5 W, no to całe G za przeproszeniem bierze, a wieczorem będę mógł im włączać i od razu będą miały tutaj przyjemniej. No. Dobra, ja zamykam tutaj gęśnik i oddaję kamerę Amelce. W tej chwili, że tata tam robi, pokażę wam małego gołąbka. O, tam jest. Ale śliczny maluszek. Podobny do taty chyba, albo mamy, nie wiem. A słodki, naprawdę słodziek. Już tutaj tylko łaretnego. Ale słodki. Taki malutki pulpecik tylko. Taki słodki, że chyba go jem. Zobacz, to jest nasze stadko gołąbków. Sobie delikatnie podejdę. O, właśnie widzicie, o tamtą parkę, o tamtego. Koło ty, o tam. To są tam te dwa. No to są właśnie rodzice tego maluszka. Oczywiście. O! Kurde. O, ten. Tam tu siedzi właśnie, o tam. No, o tam. I o tamta. To są właśnie jego rodzice. Popatrzmy chwilę na bażanty, co robią. Tutaj jeszcze. Spoczmy na bażanki chwilkę. A ciężko mi troszeczkę ich wyłapać. Gołąb zasłania. O tamten właśnie, o tamten, no. To jest właśnie młody ten jeden. A drugi to musimy go znaleźć. Gdzie jest ten drugi? Właśnie nie wiem, czy to czasem nie tamten, ten drugi to jest.
Nie mam pojęcia już. A, przepiórka tutaj łazi jeszcze. Ale naprawdę ładnie, ładnie są te gołąbki, a zwłaszcza małe. Malutkie gołąbki są najsłodsze. Można powiedzieć, że tak, no są najsłodsze. Tamten i chyba ten. Nie mam pojęcia. To tak się na razie prezentuje nasza gromadka gołąbków. O, widzimy już tam mamusia lub tatuś poszły do maluszka. No i co? Jak wam się podobała moja mała youtuberka? Dała radę? Ja nie wiem co ona mówiła. Przekonamy się na montażu, co ona tam opowiadała. Kochani, dziękujemy wam za dzisiaj. Fajnie światełko jest, więc kolejny można odznaczyć kolejną robotkę. Trzymajcie się, pamiętajcie o kciuku, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.